Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. Jak widzicie, dzisiaj trochę szerszym gronem. Jest ze mną Artur, jest ze mną Kinga, Dawid. Jakiś czas temu opublikowałem materiał, w którym prosiłem Was o pytania. Były pytania stricte skierowane do nas, jako ekspertów, również pytania do biura, więc pomogą mi w tym Kinga, pomoże mi w tym Dawid. I zaczynamy! Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Tych pytań było dość sporo, więc wybraliśmy najciekawsze pytania na różnych mediach społecznościowych. Te pytania się oczywiście pojawiły. O co najczęściej pytaliście? Zaczynamy. Pierwsze pytanie. Co najdziwniejszego sprzedający zrobił podczas oględzin? Pytanie do mnie? Pytanie do Artura. Myślę, że pytanie do Artura, tak. Czy nie miałem jakiejś takiej sytuacji, aby naprawdę sprzedający był dziwny? Natomiast w pamięć zapadł mi jeden pan, który chodził za mną dosłownie krok w krok. Idę z miernikiem, on stoi za mną, patrzy, co na tym mierniku wychodzi, pyta dlaczego, po co, czy na pewno tyle samo zapisałem w karcie. Wspinam komputer, stoi mi za plecami, czuć jego oddech. To była chyba taka sytuacja, jedna z najdziwniejszych przy oględzinach takich nietypowych. Natomiast jakichś grubszych akcji, takich większych, osobiście nie miałem. Chociaż Tomek, ty, czy ty takie miałeś? Wiesz co, podobną sytuację miałem jak u ciebie, natomiast jedną z takich dziwnych sytuacji to na przykład kilka razy zdarzyło mi się, że oględziny zostały przerwane. Wynikało to z tego, że na przykład sprzedający twierdził, że samochód jest w 100% bezwypadkowy, bezkolizyjny. Podczas pomiarów, jak dokonałem sprawdzenia, sprzedawca przychodzi i pyta się, i jak? No ja mówię, no tutaj coś było robione, niemożliwe. Udowadniam mu to, masz źle skalibrowany czujnik. Mówię, dobrze, możemy tą kalibrację zrobić, powtórzyć, nie ma takiego problemu. Oczywiście dysponuję narzędziami, płytkami, możemy to skalibrować. Niech pan przyniesie swój czujnik, skoro ma pan skalibrowany i przygotowany do pomiaru. Sprzedawca przynosi swój czujnik, robimy pomiar. Na moim czujniku jest 300 mikronów, u sprzedawcy jest 90. Mówię, skoro tak wychodzi na tym elemencie, stoją samochody, może skontrolujmy na jakimś innym samochodzie. Mierzymy, na moim wychodzi 100 mikronów, u niego jest 0. Czyli wiadomo, jak miał skalibrowany czujnik. Miał skalibrowany czujnik typowo pod samochód, pod pomiary. Wiedział, co jest grane i tutaj tak go po prostu chyba tym, nie wiem, zdenerwowałem albo poczuł się jakoś urażony, że powiedział, że koniec, na tym kończymy, przerywamy oględziny, szkoda mojego czasu. No i musieliśmy się niestety rozstać. Ale zwróćcie uwagę, że są nieuczciwi sprzedawcy, którzy właśnie tym zachęcają klientów do przyjazdu, tak? I mają swój miernik, udostępniają, tak. Nawet w ogłoszeniach zawierają, że posiadają czujnik grubości lakieru, że mogą pożyczyć, mogą udostępnić, mogą dokonać pomiaru. Oni zresztą też wiedzą, nieraz na przykład śmieją się z nas, że tak punkt po punkcie mierzymy, tak skrupulatnie, kurczę, jak lekarz stetoskopem osłuchujemy te samochody. No ja wiem, że najłatwiej jest zrobić dwa punkty na drzwiach i koniec, nie ma tematu, no nie? Natomiast no nie bardzo, no nie? Oni zresztą też wiedzą, gdzie przyłożyć czujnik, bo wiedzą, gdzie było lakierowane, co było robione, co było naprawiane. Tak jest. Więc to jest taka sztuczka, więc nie dajcie się na to nabrać. No, tym bardziej, że kit może być na jakiejś tam płaszczyźnie wcale niewielkiej, tak? I dokładnie, bo nieraz są punktowo. Okej, kolejnym pytaniem, tu może teraz pytanie bardziej będzie do biura. Kinga, przeczytaj. Czy zdarzyło się, że sprzedający odmawiali oględzin na przykład w obawie, że znacie się na rzeczy i z łatwością rozpoznacie ulepa? I tutaj muszę powiedzieć, że dość często zdarza się, że sprzedający podczas takiej pierwszej rozmowy z naszym biurem twierdzą, że nie, ja jednak dziękuję, bo się nie zgadzam, bo wy nie jesteście zbyt rzetelni, albo znajdziecie mi coś w aucie. A hitem był sprzedający, który, jak do niego zadzwoniłam, to my najpierw pytamy o to, czy auto jest dalej dostępne. Dopiero potem przedstawiamy się, że jesteśmy firmą, ponieważ właśnie magicznie auta się sprzedawały. I tutaj pan sprzedawał Mercedesa, zadzwoniłam do niego, pytam się, czy auto jest dostępne. Tak, jak najbardziej. Przedstawiłam się, że jestem z firmy, po czym pan stwierdził, wie pani co, bo żona to tak mówi, że lepiej, że ona nie chce, żeby ten samochód został sprzedany, że ja się zastanawiam, czy ja chcę to auto sprzedać, niech pani zadzwoni jutro.
No i jutro niestety już nie odebrał telefonu. Także to są sytuacje nagminne, my jesteśmy też do tego przyzwyczajeni. Często jeżeli słyszymy, że sprzedający zaczyna nam cokolwiek kręcić, ale no to po prostu już nie kontynuujemy rozmowy, piszemy klientowi, że jest problem i żeby najlepiej szukał innego auta. No tak, często też pamiętam takie sytuacje, w których sprzedający nagminnie na przykład się rozchorowywali, czyli jakby nie zreflektowali się w pierwszej rozmowie, zgodzili się na oględziny, ale kiedy już od nas rzeczoznawca dzwonił, a to okazywało się, że albo gdzieś wyjeżdżają za granicę, albo samochód nagle się sprzedał, nie wiadomo kiedy, po 2 godzinach, albo są chorzy i trzeba przyjechać za tydzień, po tygodniu już nie odbierają telefonu, albo auto jest sprzedane. Dokładnie tak, często oni nie pozwalają nam na omówienie oględzin, albo na przykład podają, że są dyspozycyjni tylko w takich i takich godzinach, podają godziny, które są no, nierealne do spełnienia, a w momencie, w którym my przeorganizowujemy zlecenie do innego rzeczoznawcy, który jest wtedy dostępny, nagle magicznie są dostępni jeszcze o innej porze. Więc tutaj sprzedający bardzo często kręcą na różne sposoby. Pamiętam takiego pana, który się bardzo wymigiwał tym, że miał chore dziecko. Niestety trzeba dodać chyba też to, że sprzedający tak jakby są, jak wiadomo, zawsze między nami a naszymi klientami i często klientom mówią coś innego niż ustalili z nami, jakby kręcąc klientom w głowach absolutnie. Klienci często wtedy trafiają z powrotem do nas z jakimiś pretensjami, prawda? Tak, bo to musicie w tym momencie tak jakby odwracać, naprawiać tą sytuację, opowiadać klientom, jak w rzeczywistości było. Czasem wysyłamy, nie wiem, screeny z połączeń, tak, o której rzeczoznawca dzwonił, czy dzwonił, czy nie. Żeby po prostu temu klientowi wskazać na to, że najlepiej byłoby już szukać innego samochodu, bo no, da się wyczuć, po takim doświadczeniu jak my mamy, już da się wyczuć, który sprzedający rzeczywiście chce udostępnić uczciwie samochód, który no, już zaczyna kombinować i takiemu klientowi najczęściej mówimy wprost, żeby odpuścił, że może sobie spokojnie wskazać w ciągu pół roku najbliższego inny samochód do dowolnej lokalizacji, a i tak będzie lepiej, bo szkoda po prostu pieniędzy na oględziny tego auta, który wskazał jako pierwszy. Okej, dobra, super. Kolejnym pytaniem skierowanym do nas. Co najdziwniejszego powiedział sprzedający? Powiem szczerze, co najdziwniejszego powiedział sprzedający, jakbym tak pomyślał. Przychodzi mi na myśl coś takiego, że parę razy miałem takie sytuacje, jak przyjechałem na oględziny, to na start na przykład usłyszałem od sprzedającego, że i tak z tego nic nie będzie, bo ja takie firmy jak wasza oraz wiadomo firmy, które jeszcze funkcjonują na rynku, wiem jak działają, wiem jak funkcjonują, już nieraz u mnie byli, jak zrobiliście raport, to żaden klient nigdy już później nie przyszedł do mnie, ten, który zamówił ten raport, żadne auto po takim raporcie nie zostało sprzedane, bo wy oczywiście obsmarujecie ten samochód przecież tak nie wygląda w rzeczywistości, robicie tyle zdjęć, sprawdzacie tak szczegółowo, że przecież żaden klient tak szczegółowo samochodu nie ogląda, nie sprawdza. No i tutaj przez to, no, mówi, kurczę, ja tracę klientów. Ja mówię mu, no, ale wie pan, no, zawsze ma pan takie prawo, żeby się nie zgodzić na oględziny tego samochodu. Ale wiecie co, no w sumie czego mam się nie zgadzać? Jakbym się nie zgodził, to przecież wiadomo, że ten klient by od razu był skreślony. A z drugiej strony, wy przyjeżdżacie, macie z tego pieniądze, co mnie to interesuje, no nie? No taka sytuacja. Artur, ty coś miałeś? Czy to, o czym ty opowiadasz, to jest nagminnie. Ja zawsze odpowiadam, no, proszę pana, ja oceniam samochód, który widzę, nic nie wymyślam. Jak pan sprzedaje dobry samochód, to raport jest dobry i jest wszystko opisane, oczywiście, że samochód jest fajny. Jeżeli to jest ulep, no to niestety jest to ulep i jest to podparte jakimiś faktami. Natomiast zapadła mi w pamięć sytuacja z pewnym Dodge'em, jeżeli pan nas ogląda, to bardzo go pozdrawiam, który w pewnym momencie podczas jazdy próbnej, tak pamiętam, jak dzisiaj patrzy na mnie, i, no weź mu przypierdol, no! Pamiętam, jechaliśmy V8-ką, chyba V8-ką. O, fajnie to jeździło. No miałem kiedyś też taką sytuację. Pamiętam, sprawdzałem BMW-kę bodajże Z4 i wjechaliśmy na rondo i facet mówił, że sobie poleciał rondo bokiem. A sam osobiście BMW-ką jeździ, więc już wiedział, że chyba raczej znam się na rzeczy i mówi, nie, no to co tak będziemy jeździć wokoło? Weź tam przeleć rondo bokiem, no nie?
Zdarzają się. Ja też mówię, my nikomu krzywdy nie robimy. Zawsze oceniamy stan. Jeżeli jest auto w porządku, to piszemy, że jest w porządku. Jeżeli coś jest nie tak, no to wiadomo, przecież wykonujemy swoją pracę rzetelnie. Mówię, my nikomu krzywdy nie robimy. No, ale z takich sytuacji jeszcze gdzieś tam z biura Kinga pewnie byśmy byli w stanie przy Oczywiście. Więcej powiedzieć, bo tu z całej Polski to spływa tego naprawdę dużo i może nie pamiętam już tak konkretnie, ale były chyba sytuacje, że gdzieś tam sprzedający wypuścił psy na eksperta. Jeżeli chodzi o takie dziwne teksty sprzedających, to tutaj ja mam taki codzienny kontakt z rzeczoznawcami. No to głównie o tekst chodzi. Więc tutaj nawet Tomek mi opowiadał, był taki golf, gdzie sprzedający nie pozwolił nam robić zdjęć podczas oględzin i to przedstawiali do oględzin taki pan i jego syn. I tutaj Tomek mówi mu, że z tego co pamiętam, mówi mu, że no, auto jest tutaj po szkodzie, że tutaj jest naprawiane. Natomiast ten syn odpowiedział mu, że dupeczkom nie przeszkadzało, jak się pchały do tego auta. To fakt, taka prawda. Mogłem zrobić dosłownie, jeszcze taką miałem wytyczne, że mam się oddalić od samochodu przynajmniej o jakieś 2-2,5 metra. Mogę go tylko z zewnątrz i tyle. Żadnych szczegółowych zdjęć, nic. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, niech sobie przyjedzie, niech sobie oglądnie. No i ten komentarz tego syna to był najlepszy właśnie. No im to nie przeszkadzało, że on jest tam pozmieniany, ma zderzaki, że jest tam uszpachlowany i tak dalej, i tak dalej. Pchały się na tylną kanapę, nic nie przeszkadzało, więc na to cię nie zwraca uwagi. Dobra, lecimy dalej z tematem. Kolejne pytanie, bardziej może dotyczące biura. Ja tutaj pozwolę sobie przeczytać. Czy handlarze nie robią problemu z dogłębną analizą auta, kiedy orientują się, że jesteście tylko pośrednikami w transakcji? No i tutaj trzeba zaznaczyć od tego, że my zasadniczo nie jesteśmy pośrednikami, ponieważ naszym zadaniem jest sprawdzenie stanu technicznego auta i my dostarczamy klientowi raport i już klient samodzielnie kontaktuje się ze sprzedającym, żeby ustalić tutaj już konkretnie warunki transakcji. Natomiast wielokrotnie mieliśmy sytuację, kiedy sprzedający właśnie myśleli, że my jesteśmy pośrednikami w transakcji, że chcemy od nich samochód kupić i to zwykle pewnie za śmieszne pieniądze, gdzie od razu przedstawiamy się, że jesteśmy z firmy. Sprzedający mówi, nie, ja nie jestem zainteresowany, ja dziękuję, przestańcie do mnie wydzwaniać. No to w takiej sytuacji klient otrzymuje od nas informację, że sprzedający nie wyraził zgody na oględziny. Dzwoni do sprzedającego, pyta się go, panie, co jest? Przecież pan się zgodził na to, żeby takie oględziny przeprowadzić. Po czym sprzedający dzwoni do nas raz jeszcze i przeprasza nas, że tutaj nie dał nam dokończyć, co właściwie chcieliśmy zrobić z autem. Natomiast jeżeli chodzi o samą odmowę przez sprzedających, no to tutaj już w poprzednim pytaniu zasadniczo to omawialiśmy, jak to jest nagminne. No czasem jest to też, tak mi się przypomniało, bardzo niegrzeczne, prawda? To też trzeba jakby dodać, że zdarzają się sprzedający tacy, których no nie dałoby się tutaj ani zacytować, ani tego nagrania z tej rozmowy puścić. No bo pewnie YouTube by nam zasięgi ściął od razu. Więc no, tych historii byłoby naprawdę dużo, gdybyśmy chcieli opowiadać. Ile zleceń, ile oględzin, tyle historii, tyle no nie? Historii. Każda jest inna i z tego to wynika też. No z tym jakby pośrednictwem transakcji to się może mylić ludziom też z tego powodu, że my w niektórych przypadkach negocjujemy ceny dla klientów. Więc no, też nadal nie jesteśmy jakby stroną transakcji, ale wchodzimy jakby pomagamy tym klientom, którzy nie do końca się w tym dobrze czują, a też wykorzystujemy jakby wnioski, które rzeczoznawcy odnajdą w raportach, tak? Znaczy, prowadzą do raportów po oględzinach, chodzi tutaj o jakieś uszkodzenia samochodu, jakieś potencjalne naprawy, które mogą być podstawą do tej negocjacji. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Kolejnym pytaniem. Czy sprzedający kiedykolwiek przerwał oględziny? No w suma sumaru ja już odpowiedziałem na to pytanie po części. Miałem jeszcze takich sytuacji, na przykład miałem jedną taką sytuację, gdzie byłem drugi raz u tego sprzedawcy. On mnie poznał, że już u niego byłem za pierwszym razem, sprawdzałem bodajże chyba Subaru sprowadzone z takich ze Stanów. To miała być taka perełka tip-top, no niestety okazało się inaczej i on mnie wtedy skojarzył, że to byłem ja, oczywiście ze mną się umówił, spotkaliśmy się w wyznaczonym miejscu, mówi oczywiście auta nie ma, przyjechał całkowicie innym autem.
wywiózł mnie tak summa summarum poza obręb, jakby to powiedzieć, miasta, bo mówi, że samochód tam stoi u niego prywatnie w garażu. No myślę, no na razie wszystko wygląda w porządku. Pojechaliśmy tam na miejsce, wystawił samochód z garażu. Już tak troszeczkę był taki, że tak powiem, niemiły w stosunku do mnie. No ale okej, okay. Pozwolił, wyraził zgodę, zaczynam pomiary. Oczywiście właśnie stał nade mną, zaczął się przyglądać. To był Seat Leon i tam była taka sytuacja, że elementy były wymienione w kolor, czyli zostały podmienione. Auto miało szkodę, było rozbite przodem, maska była wymieniona, błotnik był wymieniony, no ale niestety tam jest taki temat, że jak mamy kolizję, tam nam maska i błotnik wjeżdża na słupek A. No i od razu ładnie nam wyszło, bo słupek A miał tam prawie pod 1000 mikronów. Jak przyłożyłem czujnik, on to zobaczył i mówi do mnie, no i co teraz powiesz? Ja mówię, no najprawdopodobniej tutaj była szkoda. Ja mówię, za chwilę otworzymy sobie maskę, poprzyglądamy po śrubach montażowych i tak dalej. Mam podejrzenie, że tutaj te elementy zostały wymienione, że to auto miało szkodę. No on taki już ze złością. My już chyba nie mamy, w tym momencie przerywam, nie mamy o czym rozmawiać, chowam samochód. Następnym razem, jak do mnie zadzwonicie, ja się z wami oczywiście umówię, będę was ściągał i będę przerywał za każdym razem oględziny. Będziecie tracić pieniądze, będziecie jeździć, a żadnego samochodu więcej już u mnie nie sprawdzicie. I tak was będę za każdym razem rolował, czy to ciebie, czy twoich kolegów, ale tak będziecie tutaj robieni po prostu przeze mnie na szaro. No i tutaj trzeba dodać, że ci sprzedawcy tego typu po prostu mają różne numery, prawda? Tak, często. Mają różne numery. Jest inny numer telefonu, no i też trudno jest się zorientować. Zmieniają imiona, zmieniają lokalizację, no przeróżne są uchwyty. Dlatego mówię, no ciężko nawet wyłapać, bo nawet sobie tak jakoś, nie wiem, zaznaczając, zapisując ten numer, to mówię, ze samych zdjęć, po samym numerze, ja też nawet później sprawdziłem po tej sytuacji, czy ja ten numer miałem, czy się skontaktowałem z nim, bo to Subaru, kiedy sprawdzałem u niego nie tak dawno, tam może był odstęp 2-3 miesięcy, nie miałem w ogóle tego, więc był całkiem pod innym numerem dostępny. Dopiero jak go zobaczyłem, to wtedy go też poznałem. Artur, u ciebie coś? Ja pamiętam tylko jedną sytuację, sprawdzałem Audi bodajże A4, wszystko po kolei, zrobiliśmy cały przegląd nadwozia, pomierzyliśmy, wpięliśmy komputer, całe oględziny, pamiętam, robiliśmy obok stacji kontroli pojazdów, padał deszcz, więc robiliśmy oględziny w ogóle na mainie, żeby po prostu nam nie padało na moje karty do zapisywania i tak dalej. Sprzedający cały czas wszystkiemu się przyglądał i widział, że tam już moja karta jest, zaczyna zapełniać, że oprócz wszędzie tak, tak, jest okej, zaczyna tam być niebiesko od długopisa. No i wszystko zrobiliśmy, sprzedający, nie było żadnych znaków, żeby był jakiś zły czy podirytowany tym, że wszystko tyle trwa. Podchodzę na stację, pytam, za ile możemy wykonać takie oględziny podwozia, żeby po prostu wjechać na kanał, zrobić ścieżkę, zobaczyć, jak to wygląda. Słyszeliśmy, że 15 minut trzeba poczekać, bo właśnie się kończy jeden samochód, przegląd, że ma następny, ale że nas zna, że wpuści, no bo to trwa 10 minut, 5 minut, także nie ma większego problemu. W czym jak ten pan stwierdził, że trzeba tyle czekać, nic się nie odezwał, wsiadł samochód, pojechał. I tyle go widziałem. My w biurze też mieliśmy taką sytuację, gdzie jeden z rzeczoznawców w okolicy Wielkopolski też dokonywał sprawdzenia samochodu i w pewnym momencie sprzedającemu po prostu coś się nie spodobało. Wsiadł samochód tak, że odjechał, a później jeszcze zadzwonił na naszą infolinię i tutaj zaczął nazywać się rzeczoznawcę naszym psem. Także bardzo często się zdarzają takie dziwne sytuacje, gdzie sprzedający albo przerywają oględziny z uwagi na to, że coś im nie pasuje, albo nawet z uwagi na to, że auto się sprzedaje, bo taka akcja też miała miejsce. No na pewno i to takich sytuacji jest wiele. My jesteśmy, wiadomo, w niewielkim gronie, ale nas jest po całej Polsce bardzo dużo, no i na pewno nasi koledzy też mieli niejedną taką sytuację. No, co zrobić, no taka praca, są plusy i minusy. Dobra. Myślę, że każdy miał po prostu jakąś... Na pewno. Jak to życie pisze scenariusze, każde oględziny są inne, zawsze się coś dzieje. Generalnie to dogrywamy tą część już na sam koniec. Widzimy, że wyszło nam bardzo dużo tego materiału, ponieważ mieliśmy też bardzo dużo pytań od Was. Więc generalnie tylko informacyjnie będziemy ciąć ten materiał na kilka części, więc będziecie mieli kilka części tych naszych pytań, odpowiedzi.
tych wypocin. Zobaczymy, no nie? Jeżeli się podobało, no to będziemy takie akcje dla Was robić. Zachęcamy do zadawania. Możecie zadać oczywiście, kolejne pytania, które Was ciekawią. Jeżeli coś nie powiedzieliśmy, coś jest niejasne, jakieś nasunęły Wam się inne pytania, piszcie śmiało komentarze pod filmem, a my zrobimy znowu takie spotkanie, taką akcję i bardzo chętnie odpowiemy na Wasze pytania. Bardzo dziękujemy w takim razie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie, cześć. Cześć. No i finito.